Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina, a dzisiaj moimi gośćmi Magdalena Barańska. Dzień dobry. I Paulina Nowak. Witam. Dziewczyny z przedszkola publicznego numer 9. Zgadza się, dokładnie. Dziewczyny nie pierwsze i mam nadzieję nie ostatni raz u mnie jesteście. Przychodzicie znowu, ponieważ znowu macie dofinansowanie do projektów, które stworzyłyście i powiem szczerze, jesteście bardzo aktywne. Staramy się. Robimy to dla naszych dzieci. Wiem. Wiem i te projekty, o których dzisiaj porozmawiamy, to są bardzo fajne projekty. Szczególnie ten jeden, tak wiecie, bo jestem taka ekologiczna dziewczyna. Ten jeden tak mi wpadł do serduszka. Ale drugi równie dobrze może przyciągnąć moją uwagę. To od którego zaczniemy? Od tego lepszego, zielono nam. Tak? Od ekostrefy? Ekostrefa. Tak, ekostrefa. To co to jest za projekt, ta ekostrefa? Bo ja już wiem. Pochwalcie się przed naszymi widzami. Ekostrefa jest to kolejny projekt z grantu Anwilowskiego Zielono Nam. W zeszłym roku również udało nam się, byliśmy tutaj, udało nam się zdobyć dofinansowanie do tego grantu Zielono Nam, a w tym roku stworzyłyśmy... Ja przepraszam jeszcze, że Ci wejdę słowo, ja pamiętam wtedy, co było. Malowałyście specjalną farbą, prawda? Tak, chodnik, nie? Tak, ekologiczny chodnik antysmogowy. Mamy go i z niego korzystamy, nie tylko my, ale również i mieszkańcy osiedla Kazimierza. A w tym roku udało nam się po raz kolejny zdobyć dofinansowanie do Zielono Nam. Jest to ekostrefa Środowisko Ponad Wszystko. Jest to takie dokończenie tego, co już zaczęłyśmy w zeszłym roku. Tylko w tym roku tworzymy ekostrefę na naszym placu przedszkolnym, troszeczkę dalej, na łonie natury, na tej naszej zieleni. Wtedy był to chodnik, teraz jest to strefa trawy. Jesteśmy w trakcie tworzenia... ścieżki. Tak, ścieżki ekologiczne. Jest to ścieżka, która ma wyryty napis ekostrefa. Poza tym za chwilę powstaną tam karmniki dla ptaków, powstaną tam budki dla owadów, powstanie... Pojemniki na zbieranie deszczówki. Pojemniki na zbieranie deszczówki i to takie się rośliny dla zapylaczy, czyli dla tych naszych wszystkich. Tablica edukacyjna. Tak, i są już gotowe do zamontowania takie tablice ekologiczne, bardzo solidne i bardzo ciekawe. One są bardzo bogate w treść, kolorowe, przyciągają wzrok. No i myślę, że wytrzymają trochę na naszym placu. Mówię dlatego, że wytrzymają, bo nasz plac jest placem otwartym dla mieszkańców, więc myślę, że tak samo jak z tego naszego chodnika korzystają dzieci zamieszkałe na osiedlu, tak i z tego też będą chętnie korzystały, bo jak już powstanie całość tej naszej ekostrefy, no to będzie naprawdę takie uwieńczenie tego wszystkiego, co chcemy z tym naszym środowiskiem zrobić i pokazać dzieciom, jak ważne jest to nasze środowisko, dlaczego my tak o nie dbamy, dlaczego po raz kolejny jest projekt związany z tym Zielono Nam, czyli z tym naszym przyrodą, która jest ważna, a tak naprawdę chyba dzieci coraz mniej mają świadomość tego, jak ważna jest ta przyroda, jak ważne jest czyste powietrze, czyste środowisko. I chyba coraz mniej mają styku z, tak, no, z tą dokładnie. Przyrodą, nie? Teraz to już powiem, że dokładnie. Dzieci nie wiedzą, jak krowy wyglądają. No tak, i to już jest w pewnym momencie tragiczne, nie? No tak, bo... coraz częściej się z tym spotykamy. Tym bardziej wy na co dzień pracujecie z małymi dziećmi, więc rzeczywiście to jest problematyczne. No parę lat temu tak nie było. Ja nie miałam z tym problemu, chociaż to też był jakiś taki element, krowy były na polach, no ale to się widywało, teraz tych krów jest coraz mniej. Też odchodzimy od tego środowiska, ja jestem fanką matki natury, dlatego mi się podobają i te budki, i te karmniki, tak, wszystko. Jest to naprawdę takie... Chcemy pokazać dzieciom, bo tam się będą odbywały takie zajęcia cykliczne, żeby do nich dotrzeć, będzie trzeba przejść tą ścieżkę i tam będą pojawiały się takie stacje zadań. No między innymi są przewidziane zajęcia mądre do karmiania ptaków, no bo standardowo dajemy dzieciom bułkę, chleb. Tak, który nie jest koniecznie zdrowy dla
dla ptaków, tak, nie? Więc no, będą kupione specjalne właśnie ziarna, którymi należy karmić, no i chcemy właśnie nauczyć ich, jak zadbać o ptaki zimą, będą właśnie te budki dla owadów, będzie pozyskana deszczówka, którą będą podlewane te rośliny dla zapylaczy. Na samym końcu będzie taka kostka obrotowa, która będzie służyła do nauki prawidłowej segregacji śmieci. No i idąc właśnie tą naszą strefą, będą zadania, które będą przybliżały dzieci do no, takiego prawidłowego obcowania z przyrodą, stawania się małym ekologiem. Super, naprawdę. Fajnie, że angażujecie się w takie działania, które mają na celu gdzieś tam zaznajamianie dzieci z ekologią, ze środowiskiem, z przyrodą. Projekt super, bardzo mi się podoba, super, że Anvil dał na to środki, ale to nie jest jedyny projekt, tak jak rozmawialiśmy, jest jeszcze drugi projekt. Tak. Drugi może jest mniej ekologiczny, bo właściwie nie jest w ogóle. On jest projektem społecznym. To jest projekt, który przede wszystkim ma przybliżyć historię naszego przedszkola. To jest projekt Wehikuł Czasu. I my chcemy cofnąć się do czasów lat 70., wtedy kiedy to nasze przedszkole powstało. Tak, bo wtedy budowano bloki na Łanowej chyba, nie? Bo wy jesteście zaraz przy Łanowej. Tak. I my w tym roku obchodzimy 45-lecie naszej placówki. Dlatego projekt nosi nazwę Wehikuł Czasu, tak? Chcemy pokazać dekady, jakie przedszkole już przeżyło, jak ono się przemieniało, ile to trudu i pracy tak naprawdę, jak ta praca też się zmieniała, tak? Bo praca dziś nauczyciela to nie jest tylko nauczyciel, który opiekuje się dziećmi, tak? My często wychodzimy poza tą pracę szablonową, no między innymi są te projekty, tak? Gdzieś się staramy, chcemy pracować bardziej kreatywnie. Będą zorganizowane bardzo uroczyste urodziny przedszkola. Właśnie już przy okazji, że mam głos, jeżeli ktoś odsłucha ten wywiad, a jest absolwentem naszego przedszkola i chciałby pojawić się na tej uroczystości, prosimy do nas się zgłaszać. Ewentualnie chciałby zaprezentować coś, bo my wiemy, że wielu absolwentów osiągnęło jakieś spore sukcesy i fajnie by było się tym pochwalić. Będzie zorganizowana wystawa w bibliotece publicznej przy ulicy Żytniej, przy Szkole w Starej Fotografii. To będzie wystawa dla mieszkańców. Będzie wyłożona księga życzeń, żeby tak bardziej uroczyście może razem z nami świętować. Przy okazji właśnie tworzenia jubileuszu powstanie koło teatralne Mali Kujawiacy. Tu zostaną zakupione kujawskie stroje i będą zorganizowane 3 wyjścia warsztatowe. Jedno do browaru B na warsztaty taneczno-muzyczne związane z Kujawami. Drugie w okresie przedświątecznym to będą warsztaty w Muzeum Etnograficznym. Takie kujawskie dekoracje bożonarodzeniowe. Chcemy stworzyć taką kujawską choinkę w przedszkolu. I trzecie warsztaty będą w centrum fajansu. Tam pójdziemy z dziećmi wykonać serwetki fajansowe. I z tymi serwetkami chcemy udać się na Nowomiejską do DPS-u, do seniorów. Te serwetki mają być takim skromnym podarunkiem dla nich, a my razem z nimi planujemy zaśpiewać kolędy, takie nasze pokoleniowe, które przychodzą z pokolenia na pokolenie. Czyli to będzie w okresie świątecznym, rozumiem, tak? Tak, natomiast nasz jubileusz jest w październiku, wystawa jest w październiku, od września rusza te koło teatralne, no i to wszystko jakby właśnie składa się na taką całość Wehikuł Czasu. Chcemy wrócić, znaczy to też chodzi o to, że na przykład Kujawy to są czasy, kiedy no tak naprawdę nie było niczego. Towarzyszem zabawy był patyk, trzepak i dzieci czerpały z tego radość. Dzisiaj dzieci mają wszystko, a my ciągle słyszymy, nudzę się, nie mam co robić, super lalki, Lego. No i chcemy im pokazać, że to co mają, to jest po prostu przerost formy nad treścią, a kiedyś zupełnie inaczej spędzano czas i to było chyba lepsze. I chcemy dać dzieciom taką możliwość. Tak, myślę, że tamte czasy, były o wiele lepsze, tylko Magda, jedną rzecz muszę ci powiedzieć. Tak, nasze dzieci mają wszystko rzeczywiście.
Tylko wiem, że są dzieci, które wszystkiego nie mają. To są dzieci w domach dziecka. Tak. I mam ostatnio z dziećmi z domu dziecka z jednej placówki bliższy kontakt. I powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, jaka jest przepaść pomiędzy jednymi, tymi, którzy mają wszystko. Tak, tak. W zeszłym roku byliśmy. Tak, wiem, pamiętam, jak Wy też w zeszłym roku prezenty robiliście, prawda? Tak, ale to później, tak. I to zapada w pamięci. I powiem szczerze, jak wyszliśmy chyba wszystkie, jak wyszliśmy z tego domu dziecka, to tak, w głowie gdzieś z tyłu było i takie były przemyślenia. Były. Były. Widać tą różnicę, widać... Nawet takie ich wycofanie, nie? My byłyśmy pewne, że jak wejdziemy z Mikołajem, z tymi wymarzonymi ich prezentami, to będzie wow, euforia. Nie. A one stanęły po prostu pod ścianą, takie biedne dzieci. Mnie to po prostu ścisnęło gardło i ja mówię... Chciałyśmy jakby zrobić im tą radość. Nie wiem, na ile się udało, bo po ich emocjach nie było tego widać. Tak, to jest dzieci, które mają na pewno sporo problemów, też takich psychicznych, psychologicznych, które na pewno chciałyby mieć dobrze i myślę, że docenią to, co możemy im dać. Wracając do Waszego projektu Wehikuł Czasu, Kazimierza Wielkiego to jest osiedle, które jest mi bliskie, ponieważ mieszkałam tam od urodzenia do 6 roku życia, ale znam te ulice. Znam... Nie jesteś absolwentką? Nie, nie. Do przedszkola chodziłam na Zawiśle, ale to tylko jakiś taki mały, krótki epizod. Mamusia mnie wychowywała, także niestety, aby przyszła. Ale my zapraszamy z transmisją na żywo. Dobrze, mam nadzieję, że się uda. Fajnie, że angażujecie się, dajecie dzieciom coś więcej niż tylko przyjście do tego przedszkola, spędzenie tych paru godzin w tym przedszkolu i wyjście, powrót do domu, do rodziców, nie? To jest jednak coś więcej. Coś więcej, co je może nauczyć. Tak. Znaczy, to też wynika z tego, że no naprawdę ten multimedialny świat, jaki zalał już te małe dzieci od przedszkola, jest tak przerażający, że właśnie tego typu projekty pozwala im właśnie dostrzec zupełnie coś innego. To już nie chodzi, że mamy pokazać, że kiedyś był patyk, a nie było zabawek, tylko dać im możliwość przeżycia zupełnie jakichś innych emocji, odczuć, docenienia być może tego, co tak naprawdę mają, bo ja nie mówię, no żyjemy w czasach, jakich jesteśmy. No nie da się uniknąć multimediów, ale czy to jest główna zabawka dziecka przedszkolnego? No myślę, że jest teraz. Teraz już jest, tak. Teraz już zauważam, jest, ale czy powinna być? Czy powinna być? Nie, nie powinna być. Tak, ja też uważam. Ja teraz sobie, słuchajcie, zastosowałam metodę, przeczytałam gdzieś codziennie rano, jak wstaję przez dobre 1,5 godziny, nie biorę telefonu do ręki i nie odczytuję wiadomości. Poczekają. Czekały tyle godzin, więc poczekają kolejne. Także polecam każdemu jak najdalej od technologii. Paulina Nowak i Magdalena Barańska z przedszkola publicznego nr 9 w Włocławku. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy również.